Jutro coś zrobić. Raz na jakiś czas. Fajnie się jeździło, w sensie tak bezstresowo. Czy nie, w ogóle jest to trójką? Wiesz co, zależy jak długo pójdzie dwójka, ale trójka bym przeszedł. Mam wszystkie trzy kupione, a ta trójka chyba też jest krótsza, a dwójka jest najdłuższa. Chociaż może się mylić, może trójka jest najdłuższa. O ty! Patrzcie ten! Chapter 1 to chyba 3 chaptery są. Ja jestem teraz tutaj, widzicie? Ale czy to jest continue? No chyba continue. Nie się dołączę. Kierę sobie ogarnię do ETS-a, polecam. No, jakbym miał kierowniczkę, to słuchaj. Superansko by było. Coś już na... Nawet na... Ty, czekaj, ja to robiłem przecież. Witam rajdowiczów nerinkowych, siemaneczko. Witajcie. W szerokości. Witam Akela, witam Amiska, witam Black Dragon. Dziękuję za ESO podstępny. Witajcie, nie pytam jak było, bo byłem z wami właściwie. Przynajmniej poniekąd. Gramy sobie w taką przygodówkę kwaśną. Witam Nerinkę. O kuźwa. Witam Magda. Witajcie, witajcie. Zapraszam, rozgośćcie się. Co to jest? Nożyk jakiś mogę wziąć. Dopiero zaczęliśmy, dopiero skończyliśmy krąwu i w ETS-ie zaczęliśmy sobie to robić. Jest tutaj wytarty miejsce gałęzi, to może nożykiem. Chyba nie za bardzo. Jak to wyłączyć? Siemka Draconic, mam teraz na dwóch monitorach streama. Kwaśna przygoda, słuchaj, to się dopiero zaczyna. Nie mogę tam zejść, dziewczyna stoi tuż przed drabiną, to trzeba jakoś... Trzeba ich jakoś ogarnąć. Zbijam to. Elo. Generalnie fabuła gry jest taka, że naszą tatę zabito i nasza siostra została przejęta przez moc takiej korony jakiejś zniszczonej. To nie jest ona, ale to jest jakaś koleżanka tej siostry. Chyba. Rzućmy nożem, spokojnie. Na Hollow to beat, dwójka Mainster 3,5, a trójka 5,5. Czyli trójka dłuższa. Jednakże. Ciekawe w sumie, oj. Ja teraz muszę to jakoś wytimingować. Genialnie. Ty, to może być ciężniejszy czas portretu, patrząc pod żywce. Może muszę... Jej, ale jesteś 60. Switch jest lepszy niż Steam Deck? A masz Steam Decka? Ja bym chciał mimo wszystko Steam Decka mieć. Kurde, coś trzeba zrobić, żeby jakoś zatrzymać to szaleństwo. Mogę tutaj wrócić? Nie mogę. Mam Switcha. Ja też mam Switcha. Ostatnio nawet trochę podrałem, bo grałem sobie w Monster Huntera. Tak zajebałem, no słyszałem, że ta Zelda w porównaniu z jedynką jest zachwalana mocno. Dobra, w dół? The rope is fastened. Dobra, linę wyciąłem, ale co mi to daje? Dobra, chowam się. Chowam się. Ja to jestem w ogóle właśnie fanem Monster Huntera na tym Switchu. Tak przyjemnie się gra, tak wygodnie się gra, jest naprawdę cacy. Mocno cacy. Kiedyś bym porwał na streamie, ale mam tyle planów. No teraz dosłownie rodzice modowi wyjeżdżają, to będziemy robić combo Jump King i Terraria. Będzie się działo. Nie wiem jak to Jump Kinga przejdę, nie wiem jak tą Terrarię przejdę. Terrarię też bym przeszedł na jakimś w miarę wysokim poziomie trudności. Bo mam ochotę na wyzwanie. Strange boat. Nikogo tutaj nie ma, może trzeba przywiązać. Wiecie, jakoś się łączyło itemy, tylko w którym się odpalał czpunek? Tap? T? 1, 2? Q? Nie. Controlsy. Ty, bo ja na padzie grałem. Może pada podłączę. Pomniałem się, że ja na padzie grałem. Tak, i Lilusia, 10 rankedów. To też jest w planach. Nie chciałem nawet wspomnieć na głos, bo... Wiecie, to jest. Podłączony paździoch. Zapomniałem. Słuchaj, to było... Nawet nie tyle co zapomnienie, to jest po prostu... Modlitwa, żeby... Jak to mam włączyć? O!
Bo gdzie musiałem się odpowiednio rozjeżdżać, dopiero zacząłem grać swoim stylem, a tak to wszystko tutaj pierdzieliłem. Słuchaj. No nie, nie, odwal się! Potworze, zostaw mnie! Dobra, mam wszystko. Teraz pytanie co... A, to jest liną, trzeba coś zrobić. I co mam tu zrobić z tą liną? Powiesić coś? Mam nadzieję, że nie siebie. Obawiam się, że czegoś mogą mi podnieść. Ale wystarczyło, żebym zobaczył stronę, to już nabrałem chęci wyczyścić historię przeglądania zamiast pobierać. To ile wczoraj było? No trochę było, wiesz co? Tu jedynkę bardzo szybko przeszedłem. O! Ten miodek, ci garnek załączyłem tutaj. Może on teraz to garnka zje. A wiecie co zrobiłem do tego garnka? Nasrałem. Przepraszam. Nasrałem. No ale co z tym garnkiem teraz? No i po co mi to? Muszę go ogłuszyć chyba. No niemożliwe. Temat główna. Dobra, dawaj. No, o! Coś słabo dostał. Co mu te? Princess, I found you. I have blood on my hands. Ellie is in danger. If the girls are hunting in the forest, they could easily become the prey. Thank you, boy. I didn't mean to... What matters is that we're alive. This isn't the first time I've been hunted. They won't catch Yanni unawares again. What do you think? I think they'll stay clear of this place if you'd... Strange... I need to get across the river. The boat? No. How am I supposed to get across to the other side? The boat, just like the river itself, is enchanted. If you want it to take you across, you need to bring it a gift. Oh, it's you. I'm preparing for the arrival of some visitors. I think your visitors will... Oh, it's you. I think you...
I'm delighted to welcome a traveler to my humble abode. Albeit you are weary from traveling and wish to rest. Yes, please, follow me. Thank you. You're very kind, but I'm in a big hurry. Forgive my curiosity, but may I ask where... I need to find a cave and find my little sister. An evil spirit has possessed her mind. I suppose you're seeking the cave located on that blood-stained island that lies next to ours. You know where it is? Please, show me the way. Dobra, w końcu. Witam z powrotem. Nic nie mówię, bo wykupili mutę mikro. Dowody zbrodni zostały ukryte. Dowody zbrodni trafiły do wody. Kurwa. I wraz z ETS-a nie było, bo po prostu już skończyliśmy jeździć z Nerinką. Znowu idę na mutę, bo tak robią. Przecież na live, stary Facebook, czytaj się do to wszystko zaczęło, chcę mieć spoilery. Jak to się zwało? Oj, wiesz co, stary Face'a nie kojarzę. Zaraz mi się przypomnę, co powiem. Dobra, zaraz wracam. W sensie wyciszam się, bo każą. Only a desperate person seeking death would venture there. The road there is long. The placid river soon becomes a channel. I will be glad to help you, but I think you will only be up to the task of such a journey. Rest now, young man. And after, we will equip you with everything you need and send you off in our best boat. People sail to our island so rarely, but we need company in the same way you need air to breathe. Please do us a kindness. Spend a few hours with us. I think I really need to rest for a few hours. Thank you. Please follow me upstairs. I will take you to the best room. Make yourself at home. I will go and see that the boat is... Thank you again. I'll just rest for a short while and then I'll be on my way. As you wish. Rest now, young man. Oh,
W końcu i nareszcie. Proszę, tak, Gothica 3 nie będzie, dotacje z chęcią, mam fajne cele subowe i ogólnie. I proszę już mnie wyciszać, bo głupio mi się siedzi po cichu, dziękuję. Kurwa, jak to przejść poza tym? Ogólnie jesteśmy tutaj, bo szukamy naszej siostry. I te sowy jakieś powalone są, bo nas w jakichś trainy snów, może to jakaś próba jest. Kiedy Icecraft? A to już jest pytanie za dużo więcej punktów, niż by ci się chciało przyznać. To już jest pytanie za miliony. Ty no kurde, nie wiem gdzie pójść teraz. Nie wiem po czym poznać, w którą stronę jest dobra strona. Może tam gdzieś się pojawia morda tej sowy? Emote only, o czekajcie, tylko kliknę, już wam odpalam. Teraz wy będziecie cicho. Parę miesięcy temu? I nie podpisywałem jeszcze roki? O, to na pewno podpiszę. Szczerze, to nie wiem za bardzo jak do tego doszło. W stronę mgły? Tu mgła jest wszędzie. Słuchajcie, odpalam emote only na 3 minutki. Gdzie jest to? Czemu? O, dobra. Chyba się. O, już żarty ustały. Czekajcie. O. Działa? Jeszcze raz. O, dobra, działa. Działa. Dzięki żarto, ale ci wyłączyłem. O, taki jestem. Proszę pokazać najładniejsze emotki, jakie macie. Mam nadzieję, że pokażecie z tego kanału, bo jak inaczej będzie to... Niegodne to. No ale zapraszam do subowania, skoro już mogę z wami teraz ja pograć, a wy możecie sobie pokazywać, to zapraszam do subowania. Ładne emotki mam, Nerinka robiła i piękne zrobiła. O. Także polecam gorąco. Jest fajnie. Kurde, nie wiem tylko jak to przejść. Za bardzo. O, kolorowo się zrobiło. Emotkowo. Emotkowo? Kurde, o, o! Widzę kolejną burzę? Sorry, musiałem was połknąć. Nie wiem, czy ja muszę rozbijać te... te strefy? Kurde, ja rozbijam to, ale co z tego? Chciałem jeszcze Lies of P przejść, ale nie wiem jak to... No nie, ja nie rozumiem tej sekwencji, nie wiem jak ją pokonać. Cały czas ją powtarzam i powtarzam. I to bez skutku niestety. Pierwsze czerwone jest tutaj, ale nie, może ja nie, mam nie rozbijać właśnie do czerwonego, może ja mam to omijać, ale to bez sensu by było. Tutaj pierwsze rozbijam. Ciekawe ile tego jest. Tutaj drugie. Rozbijam właśnie hejterskie komentarze, o tak o. O, kurwa. O. I teraz trzeci był po prawej, gdzieś tutaj. Nie wiem dlaczego teraz, jak wchodzimy na TikToka, to Adrian Nowar z Żalu nazywa się Szejkowi TikToka. Nie wiem, czy to jego kanał, czy tylko wrzucę jego najnowsze rzeczy, ale tak jest. Co to za wodka. O, jeszcze jeden tutaj? Cztery? O, kappa, kiślna wulgata się bawi, ale jeszcze nikt nie ma paczkomatu odblokowanego. Nie ma jeszcze osoby, która wpłaciła aż tyle bitsów. Aż są osoby, które naprawdę zaszalały z bitsami, to jeszcze nie ma osoby takiej, żeby mieć gówno w paczkomacie jako emotkę. A to jest najbardziej elitarna emotka na razie na kanale, jakby mi patrzeć. Taka sama sprawa jak tier 3 sub. To są już wysokie progi. Ale ciężko by to było w bibliotekach, trzeba wpłacić, nie wiem, w chuj bitsów. Po prostu w chuj. Dobra, 3 minuty minęły, wyłączam powoli. O. Proszę, oddaję wam głos. Idziemy do kwaśnych słów. NZC. Ja pierdzie, ten porąbany NZC. Nie no, wychodzę z innego. Cisza. O, kappa. Ty, dziękuję. O, dobra, wyszedł. Co to robi? Nie, zostaw! Widzę, że... Why not come with me and rest a while? Let's go. Jesteś pobudzony, chodź ze mną i odpocznij. Miałem z tobą, bra, miałeś. Ale to jest w ogóle modka, którą zrobiliśmy, ale ona jest chyba na czwarty próg bitsowa. To jest chyba, nie wiem, nie wiem, czy to jest 25 tysięcy bitsów? A emote only? Dobra, Gartu, ustawiaj. Ale jesteście, wyciszacie najpierw mnie, a potem czat. Ty, tu jest jakieś dziecko.
Dziękuję za bicika. Pytanie, co to robi? Jakoś dziwnie przestawiłem, ale co to robi? Tam nie przejdę. Ściska kula. No jakie mu te mikro? Boy, are you lost? It is late and I can see you are weary. Well, let's go. Let's go. Boy, are you lost? It is late. Let's go. Slay, let's go. Boy, are you lost? It is late. Let's go. Listen, laddie, you're really starting to annoy me. Off you go! Boy, are you lost? It is late. Let's go.
Boy, are you lost? It is late. Let's go. Witam ponownie, już teraz ostatecznie. Ostatnie poszło wyciszenie. Przejść o meczu. Słuchajcie, jak te sowy przejść cholerne, zaraz oszaleję. A milczałem, bo było mu te mikro. Nie. Złuczacu narody. O, hultaje, zapamiętam to sobie. Ty, o co tutaj chodzi? Ja nie za bardzo wiem. W tej skradance. Dobra, nie wiem, tego położyłem do spania, zioma. Nie chcę tutaj. Dobra, może muszę. Ty, ja widzę, gdzie co idzie. Muszę dostać się, nie wiem, gdzie muszę się dostać w sumie. Szybko! Uff! Tutaj widzę, gdzie się dosta... No nie! Diddle rundka? Sowę z Diddla? Mam pokazać sowę? Nie no, słuchajcie. No ale teraz ten mnie złapie. Jest, że to jest powalone jakieś. Boy, are you lost? It is late. Sroi, a nie boi. Nie, ja muszę coś inaczej pójść chyba, no. Coś się kompletnie, nie wiem co to mi na dole daje. Ja ustawiam to światło, żeby ta sowa poszła spać, a ona się po chwili budzi. Chyba, że to jest jakiś trud, ja nie wiem co mam zrobić, nie mam pojęcia. Wiem, że mogę wyciągnąć te fioletowe kryształy. Przecież wielki zadowol, a to jest ten sam Arthur, wiesz? Wtedy, który rozkminiałeś, nie wiem czy byłaś przy tym. A to tak mówię w ramach ciekawostki. Boy. Boy, oj boy. Ale gdzie mnie co zabierze? Gdzie są drzwice? Tutaj. A drzwi N? Takie odwrócone? Dobrze, no my też się zdziwiliśmy. To nawet nie ja rozpomniałem, ale tak ktoś powiedział na czacie, a ja takie... Kurwa, co ty gadasz, człowieku? Dobra. Może muszę, bo ja muszę... Kurwa, ja siostrę muszę uratować. To jest siostra? Ja pierdolę, on tu przyjdzie? Nie, litości. Co muszę tutaj zrobić w tym? Może zatrzymać przy chłopcu. Ja pierdziel, nie idzie. Nie, no idzie tutaj. Bo, it is late. Let's go. Co teraz mam zrobić? Powalona jest ta sekwencja. Nie wiem na czym się skupić. Tutaj mam jakieś kolce do wyłączenia, ale... Jak je wyłączyć? I temów też żadnych nie mam. Teraz mogę zejść na dół. Ty, widzę gdzie muszę iść chyba. Tutaj mam przejście normalnie. Co to? Coś otworzyłem? A kolce! Teraz Zetka. Co takiego? No, w sumie, jak jest jeszcze? Tutaj możemy teraz wejść. Tutaj są sloty na orby. Na obie strony przejścia. Ja tylko, że ja tego kubeczka już nie mam, bo ja go odseparowałem już do kuchni. Dziękuję za bicika, szopski. Dobra, tędy nie przejdę. Muszę dwa orby wyciągnąć, tylko jak te orby wyciągnąć? Kurde bela. Ja widzę, gdzie one są, ale ja potrzebuję czegoś, żeby go wyciągnąć. Chyba, że... Czekajcie. Wrócę się na dół. Na N-kę.
dziękuję ci się. Czy śliwkowego winka dostałem. Słuchajcie, jak jest okazja, coś takiego się napić, to fajnie po prostu jest. Dobra, może muszę przejść tam, gdzie ten strażnik spał. Teraz sobie tutaj przejdę. Gdzieś pewnie są jakieś rękawice albo coś, żeby wyciągnąć te orby. O, trochę do tyłu poszło. Debecik. Teraz spróbuję po cichutku. Gdy tu jakąś łódkę trzeba, drunk stream? No poniekąd. Drunk stream prawdziwy będzie, jak rodzice moje pojadą, bo wtedy robimy rankedy w LoLu. I to przy trzech piwkach. Czyli jak na moje klimaty, całkiem sporawo. Szczególnie przy takich grze jak League of Legends. Na marsa w prawo. Czekaj. Jezu Chryste. A przyrząd, usłyszałem przyjazd. Jaki przyjazd, ale myślałem, że chodzi ci o przejście, tak nazwałeś po poznańsku jakoś. Tylko ja muszę tą sobę to ja już wyjdę i od razu mnie łapię. Ja pierdzie. Boy, are you... It is late. Słyszałeś, co się przeczytałem. Trzy piwka mocny zawodnik, a jak? Dobra, kolc są włączone, to jest taki plus. Czyli, ale na środkowym poziomie, w sensie... Chyba wiem gdzie. Na trzeźwo wolę nie wejdzie, absolutnie. Absolutnie. Ja muszę chyba... Wiecie, tutaj przełączamy na N-kę. Ja muszę wyłączyć tej gościa, jak będzie do niego jechało światło, i na marsa w prawo pójść. Jest coś. Mam, chyba jakiś pilnik wziąłem. Tak. Aha, dobrze wybaczyłeś, Garto. Dobra, i teraz potrzebuję drugiego. Gdzie był drugi? Gdzieś widziałem drugi. Tylko nie wiem, gdzie teraz. Tutaj. Gdzieś? Gdzie? Boy, it is late. Let's go. Góra prawo był? Kurde, jak tam dojść? Chociaż może bez przejścia będę mógł. Ale jest orb, bardzo ładnie się zapisuje. Uff. Nie no, spoko jest, ale takie... Chociaż... Taka jest goryczka w tym winie. No co te sowy tak tutaj patrolują? Ale ciężka ta sekwencja, wiecie? Jak na tego typu gry... To straszny zapierdol. Dobra, tędy. Słuchajcie, tak chcę wyjść, żeby ta sowa wyszła tam na górę. O Jezu, gdzie ja przeszedłem? Ty nie wiem, w co wszedłem w sumie. Tutaj wszedłem, nie patrzyłem. Jakby resetowała po tym, to byłaby katastrofa. Zgubiłem się w tunelach. Bo myślałem, że wyjdę z tego, co wejdę, a to tak nie działa w tej gierce. No nie. Ale dura sekwencja, Boże Święty. Czuję się jak ostatnia łamaga. Dobra. Bo ja bym chciał... Muszę potem do C wrócić, wiem jak to zrobić. Prosta sprawa. Robimy tak. No nie, przepraszam. Tak. C, tak. Dziękuję za picika. Że się rozejrzę. To nie tu? Nie ma tej... To gdzie jest ta... O kuźwa, dobra, już mnie złapie. To gdzie jest ta druga kula? Na prawo, na dole pewnie. Tylko jak tam ach, widzę jak tam dojść. Wiem już jak tam dojść. Wszystko wiem, patrzcie teraz. Wszystko wiem. Trzeba odpalić symbol T, który jeszcze nie odpalaliśmy właściwie. Ładam, daj mi wejść. Z. I patrzcie, co teraz się dzieje. Patrzycie?
A, te? Tutaj. On jeszcze wyżej był. Dokładnie. Szybko, szybko, zrobimy. Ty! No dobra, już to zrobię, to w sumie pół biedy. Chyba, że on tu nie przyjdzie po prostu. No i co, dziadziu? Kto teraz jest tutaj mistrzem? Dobra, tędy wyłazimy. I teraz wracam tutaj i możemy przejść dalej. Nie wiem, co mi to odblokowuje dokładnie. Ale trochę się męczyłem, żeby to zrobić. Aha! Tutaj! Dziękuję. Twoja gościnność naprawdę nie ma granic. Co to daje? Nie ruszy się. Jest zamknięta. No to ja tyle tutaj szedłem po nic. Mój drogi gościu, obudziłeś się? Chodźmy. Ja pieprzę. Ty, ale najgorsze jest to, że nie wiem co tam zrobić. Trzeba ci klucz tam mieć? Przesada. Dziadek przesadził trochę. Nie! Boy, it is late. Let's go. Kurde, ratunku, no. Zed potrzebuje. Nie wiem, czy potrzebuje cię narzędzia, potrzebuje, żeby tam przejść. Bo jak już tam wejdę, chyba że ja tam muszę sobie poradzić. A teraz, no. Kurde. A gdzie mnie N zabierze? N? Tutaj mnie zabrało N. Tam jeszcze jest na prawo w dół. Siema Argentyna. Witam. Serdecznie. O Jezu. Muszę do S. Gdzie jest wejście do S? Kto mi znajdzie wejście do S? Potrzebuję wejścia, które mnie zabierze do pozycji S. Czuję się, wiecie, jak w czym? W Kurhanach w Mighty Magic. W Dolinie Kurhanów. Gdzie ja wlazłem? Litości. Z? S? Jak sąsiedzi z Piekła Rodem? Wiesz co, ja w Sąsiada z Piekła Rodem nigdy nie grałem, ale oglądałem trochę u Gimpera. Trochę najbardziej mi się kojarząca seria u Gimpera. Ale teraz idę do takiego nosa jakby. Nos jest tutaj. Złota Diera? A przychodziłeś sam, czy właśnie oglądałeś u kogoś? To nie wiem jak tu do S przejść, szczerze powiedziawszy. Chyba, że z tej sali króla można tam przejść. To jest S przejście, tylko jak klikam S, to mi się od razu odpala jakaś ta. Jakaś pułapka. Lata temu. Ja się oglądam, ale wyglądało mega skomplikowanie, żeby to wymarsować. Remaster? A kiedy remaster wyszedł? Teraz pytanie. A, tutaj kluczem może otworzyć? Tutaj. Co to? Jest 2 lata temu. Jaja sobie robicie. Co tu trzeba zrobić? Słuchajcie, diabły narysowane na kołowrotkach. Ale to skąd ja mam wiedzieć, ile razy trzeba przekręcić? Jezusie Chrystusie. A jest znowu ta.
Ja pierdzielę. To ja nawet metodą prób i błędów do tego nie dojdę. Pała... Nie, wiesz co, pała mnie rani, o ile się nie mylę. Oj. Pała mi zadaje obrażenia, nie mogę jej podnieść, bo jakby nie mogę jej... Patrz, nawet teraz tak jest, chyba że ona odchodzi to... Coś się dzieje, ale ja tutaj coś muszę zrobić, tylko pytanie jest co? Gdzie zakręty mam pobliczać? No nie wiem, realnie nie mam pomysłu, to zagadkę. Siema, zatranspirowany. Jezu, co się dzieje? Co za gra? Nazywa się Trippy Tail? To jest taka przygodóweczka, wiesz? O Jezu, no nie, realnie nie wiem co zrobić, wiecie? Coś, nie wiem skąd mam wziąć dane, żeby przekręcić odpowiednią ilość razy to. Chyba, że teraz będę mógł zejść tam do zatoczki na dole. Znam? No, przeszliśmy wczoraj jedynkę i teraz dwójkę odrywamy sobie. I dzisiaj pewnie dwójkę przyjdziemy, a zobaczymy ile nam zajmie, jak długo to... To pewnie skończymy na tej dwójce, jak krótko to jeszcze może drugie zaczniemy. A trójka jest jeszcze podobno dłuższa, ale mam wszystkie trzy kupione. Fajnie mi się ostatnio gra w takie gierki. Zresztą widziałem wam po wczorajszym streamie, jeżeli to nie było, nie miało wpływu jakaś rzecz trzecia na to, to widziałem, że wam się podobało. Tak. I sporo osób było i ogólnie spoko. Co tam trzeba zrobić? Wiesz co? Możesz troszkę kierować. Może tak nie pisz takiej oczywistej odpowiedzi, ale byś powiedział na przykład skąd mogę wziąć informacje o obrotach, jakąś taką zagadeczką podpowiedzieć, jak to nie wystarczy, to całą podpowiedź wezmę. Ale na razie bym chciał jeszcze pokombinować, tylko nawet nie wiem co zrobić. No odznaczę na streamie, co trzeba zrobić. Cały weekend oglądanie, no to słuchaj, dzisiaj streamer. O kurde, blaszka. Jutro streamer. Gorąco polecam. Ja ogólnie streamuję prawie codziennie. No i bardzo mi zależy tak naprawdę na osobach, więc jak tylko macie czas, to zapraszam po prostu. I mamy fajne cele subowe i mamy fajne rzeczy, teraz będzie terka niedługo. Jemu to only fada, tak zawsze jest. Chcę podpowiem, dobra. Bo nie wiem za co się wziąć za bardzo teraz. Wiem, że muszę iść na dół, to muszę Eskę. Żeby aktywować Eskę, pewnie będę musiał mechanizm tego króla odpalić. Ale jak odpalić mechanizm króla? Tam są jakieś obroty, jakaś tarcza jest do obracania? Czy moja złotowa starcia odznaczę? Słuchaj. Spróbować zawsze warto. Grosz do grosza, a będzie... Wiadomo co. Jajka będą. Dobra, na rękę wracam. No nie wiem, wydaje mi się, że jakiś symbol może mi podpowiedzieć, co trzeba zrobić, ale jaki dokładnie? Myślałem, że na stoliczu coś siedzi, ale patrzę, że ta sowa, potem jak wstaje, to nie ma tam tylko piórka. Z czym chcę sojewać? Podejść do tej zagadki, czekaj, to jest tak. Nie tak, nie tak. Oj. Tutaj wyjdę. Boy, are you lost? Czemu to zrobiłem? Let's go. Już podchodzę, Ryneczy, poczekaj momencik. A ci się niecierpliwy, jak w tirkach jestem. Nie, dziadzie idzie. Lubię oglądać? A to bardzo miło. Bardzo miło. A to co do zasady lubię bardzo streamować. I super, że mam dla kogo tak naprawdę. A jest zagadka tutaj, o. Tylko nie wiem, czy mam klucz. O, mam. Mhm. No i są pokazane jakieś dwa diabły i jakieś obroty, ale o co chodzi z tymi obrotami i takie słoneczko na górze? I jest cyfra od 1 do 8 i tą pozycję tego jakby środkowego kręgu, oj, też mogę zmieniać, tylko nie wiem jak. O, tylko. Oj, nie tak. Trzeba powiedzieć znaczki, ale jakie znaczki? Te słoneczkowe? Patrz, co tutaj jeszcze jest za opcja. No, Karpacz, rozmiałem zagadeczkę, więc jeszcze niedużo.
O, widzisz, i zadaje kilka obrotów. Jest słońce, a po lewej prawie diabły i takie koła jakieś. Co myślisz, że trzeba gdzieś połazić po całym tym kompleksie i poszukać? Jest basen rozłożony, o Jezus. Ale wygoda, co? Ale wygoda po prostu. Żeby sobie teraz na baseniku podziałać. A co tutaj on mówi? Mhm. Jest tu znaki z drzwi. No nie, no patrzcie. To są normalne cyferki. A to jest takie słoneczko, ale to słoneczko też jest takie charakterystyczne. Patrzcie, że ono... To jest tak naprawdę taka spiralka, a tutaj są takie... Nie wiem, gałęzie? I każdy koło masz prych? Cztery, ty! Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Cztery, siedem. Jak to zrobić teraz? Dwa, trzy, cztery, na przykład tylko. I teraz na siódemkę. O, trochę nie to. Co się... Cztery w lewo, ale siedem w prawo, ale myślę, że od poz... Co ja zrobiłem? Do basenu i ulga w taki upały to totalnie, ale na przykład u mnie dzisiaj nie było aż tak bardzo. Aż tak bardzo upalnie. Raz, dwa... Czekaj, bo teraz idę w lewo. Trzy, cztery... I tutaj w prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa... No i teraz to już się jakby zapętla, zobaczmy. Osiem, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Masz rację, masz rację. Mi się jakoś przeliczyło, że to jest cztery, znaczy osiem. Diablo, no niestety, wiesz co, Seth Rogs? U mnie Diablo teraz tak wygląda sytuacja, że ostatnio skończyłem montować trzy, zaraz powiem, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli pełny obrót w sumie. Ostatnio skończyłem montować filmiki dla Nery, zrobiłem 10 potężnych skrótów, tak po około 10-15, czasami trochę krótsze, z różnych gierek i zacząłem montować TikToki, ale dużo tego jest i po prostu zamiast to, no też korzystam z czasu, że goście przyjechali w ogóle, sobie łazimy po mieście i tak dalej, ale no mimo wszystko sporo czasu schodzi też na takie pierdoły różne, no i ciężko w Diablo. Podpowiedź? To weźcie podpowiedzcie, bo szczerze wam powiem, że nie mam za bardzo pomysłu. Nawet nie wiem, za co się zabrać. W sensie, no możecie tak jakoś mocno zasugerować, albo nawet podać taką perfidną podpowiedź, bo ja nawet nie wiem, jak tym kołem zakręcić. Ja muszę jednym i drugim jakoś dostosować? Dziękuję za bicika, szopski. Tiny Bunny. Tiny Bunny będzie Karpacz prawdopodobnie w poniedziałek albo wtorek. Zaczniemy. I to będą 2-3 streamy, podejrzewam. Perfidna podpowiedź. A wiesz Seth Rogs? Zrób to sam, co rąk nie masz do roboty, tylko czekasz na gotowe? Niech ktoś. Nie? No to co ty, Seth Rogs? Daj, zacząłeś niczym maciuch rasowy i nie dokończyłeś? O nie. Co ty? Koleś, co ty? No kurde, bo nie wiem. Tutaj wygląda jakby trzeba było zakręcić... Cztery, no podejrzewam, bo to są cztery sprycha, tutaj jest osiem. Trzeba policzyć te pola w kołach, a potem promyki? Czyli że co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, a tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? Nie, od prawej... A to... Jakie jest rozwiązanie? Bo ja nawet nie mam jak liczyć. Jak ty... Najpierw jedno po prawej? Raz... Że co? Że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, że osiem po prostu? No bo to jest chyba 8 kawałków, nie? To jest 1, to jest 2, to jest 3, to jest 4, to jest 5, to jest 6, to jest 7 i to jest 8. Potem to po lewej, no i tu są 4. Ale to co, sumować? Że co, że raz w lewo, raz w prawo? Ja też bym na to nie wpadł chyba, szczerze powiedziawszy. Nie muszę sobie nie przygotować mimo wszystko takiej awaryjnej, nie mówię, że teraz wykorzystać, ale awaryjnej
po prostu solucji, bo niektóre z raczej są mega ciężkie w tym. A, też Warthru jest... Czekajcie, a co, ile Warthru trwa? Bo widzę... A, na YouTubie to też mi się to nie odpala za bardzo. O! First the disc rotates counterclockwise and so will the wheel of the right wagon as it moves to the left. Then the disc rotates clockwise and so will the left wagon wheel when moving to the right. Then the outer and inner discs will rotate which corresponds to the spiral of the sun, which has 6 rays. But it's not very obvious, so I only realized it by knowing the answer. I tried all combinations 4, 6 and 8 to get the password. Słucham? Czyli co, mam 4, 8... 4, 6, 8 zrobić? A czyli 8, 4, 6 właściwie? Ale co jest pierwsze? Raz, dwa... Mam na 8 przejechać czy na 1? Raz, dwa, trzy, cztery i teraz na 6 znowu. Czy znowu na 6 po prostu. Powiem tak, no ja bym na to nie wpadł. I co mi to dało? Czekajcie, co mi to dało? A teraz jeszcze pewnie nie dało się, pewnie wyłączyłem jakby alarm. Dziwne to? Trochę dziwne. Trochę dziwne. Co tu jest? A to jest druga łódka. Co mi daje ta łódka, lol? A to jest łódka już. Stąd mogę uciec realnie. Nie wpadłbym na to sam, przyznaję. Papa! Sówki. Sówki? Aha. Wygrałem w Fortnite, gratulacje. Brawo, brawo, Koron, brawo. A co grasz? Normalne tam jakieś meczyki, czy jakieś takie luźniejsze boty? Wynocha. Co robię zbudowania? No to giga chat. Trzeba zbudowania. Jak tam prawdziwego mężczyznę przystało. Płody z Wisły? Płody. Płoń! Inferiusy z tentaklami? Oj, ładnie się dzieje, co? O Jezu, jak dużo ich płynie. Ja cię im odeprę. Działa Optimusa Prime'a, bumeranki, dinozaura, który można jeździć? W Fortnite'cie to nigdy nudy nie ma, to patrzę. Jezu Chryste. O, kolejny płynął. Muszę coś zrobić, może muszę dryfować tutaj. To troszkę czas się kończy. Otwarcie się te moje udeczki. Go back to the shadows! Nie wiem, co jest z Discordem, co się mi go wywala i frizuje mi go. Może jesteś naciśnie nielegalnych, tam gdzie podają jakieś receptury, a czołgi działają prawdziwe. Setro, gdzie się pamiętasz? Chapter 3, Origin. Origin, najlepsza platforma gamingowa. Od razu po Epic Gamesie. Steam połyka, Origin spluwa. Tak powiem. Tylko. No teraz już nie ma Origina, teraz już jesteś UA Play? US Play?
Wystarczy z łódki, babka. Jakaś czerwona ziemia, chyba jesteśmy na Podlasiu. Co zjebane? Czemu? Valo? No Valo jutro chyba pogramy sobie, wiesz? Dzisiaj nie wiem, czy jeszcze na Isaczka potem nie pójdziemy. Zobaczymy, ile tam zostanie tego. Co to jest, zagadka jakaś? Zagadka. Ja pierdzielę. Ale to działa? Ty, aha, muszę wszystkie aktywować, a nie dezaktywować. Popatrz, że siwiał. No właśnie, jakiś taki się zrobił, nie? Zajmę grę na tej szpacie. My też właśnie graliśmy raz z ziomkami, tak myśleliśmy sobie, kurwa, czy to przypadkiem nie dobrał nam chłopak, który na padzie gra? Nie na touchpad, tylko na padzie. Ja mam jakieś gry na tym EA Launcherze, ale już nie pamiętam jakie. Chyba jakieś Mass Effecta mam do przejścia tam. Legendarną edycję. To duch domu wspominał o tej jaskinie. Jaskini? Półtorej godziny myślisz, że zrobię tą część? Gdzie ma Jansson? Demo CSGO na Xboxie? Na czym to polegało? Słuchajcie, chyba trzeba zapisać sobie co, który przycisk robi. Drugi wpływa na drugi, czwarty. Trzeci wpływa na... pierwszy i trzeci. Czwarty wpływa na czwarty i trzeci. A pierwszy? O! Lol. Jestem mistrzem. Ciekawe, dokąd mnie zabrali ta jaskinia. Robiłem podobną zagadkę BF1, tylko tam było więcej świeczników. Właśnie, jeszcze kończąc temat Valo, to czytałem, że odnośnie strzelania to Fallouta lepiej walić na Zoomie. A bez Zooma to twoje tapowanie? Na Fallouta na Zoomie walić? Mówisz? Co ty opowiadasz? Nie próbowałem Fallouta na Zoomie, to może rzeczywiście coś zadziałać. Korona! Myślałem, że to jest korona naszej siostry, bo nasza siostra też złapała tą koronę i ta korona ogólnie wpływa na to, że naszej siostry się odwaliło. O ile dobrze zrozumiałem. Witaj, Lars. Dlaczego uciekłeś? Nasze ziemie są niebezpiecznym miejscem dla gówniarzy. Lasy i rzeki pomagają bezwzględnym kreaturom. Jedyna bezwzględna kreatura tutaj to ty. Ale powiedziałem. Znaczy jej. Wybrali MMA, a to wszystko w wersji z 2013? Co ty opowiadasz? Kurde, zajebiście. Dla niektórych jestem zła. Dla innych jestem zbawieniem. Zrozumiesz w czasie. Nigdy nie wątpiłam w twoje zdolności, nawet na moment. Jeżeli biegłeś, to tylko po to, żeby odwiedzić mnie tutaj osobiście. Witaj w moim domu, Lars. Stałeś się mężczyzną. Lokalna populacja dała ci takie, no spoko srebro w twoich włosach. Posrebrzyła ci włosy. Przestań przedłużać. Gdzie jest Ellie? Wypuść ją. Ellie jest bezpieczna. Jaskinia jest zapieczętowana przeciwko niechcianym gościom. O kurde, to jest Ellie? Nie, to chyba nie po Ellie. O, już tu jesteś. Szukaliśmy cię wszędzie. Nie bój się, chodź z nami. Nie baj się. Ten członko łapie. Nie wyniuchała mnie. Co do cholery? Jaki mroczny rytuał? Oni bardzo chcą wyprowadzić. Proszę bardzo. Co to? Portal? W końcu nie alkohol. No tylko siedziałem i tatę mot mi dorzucał cały czas winko, a to jednak Portalit wleciał. Chcę myśleć, co się dzieje. Dlaczego tu nie ma procentów? Nie. Bardzo przyjemnie było. Może Ellie jest gdzieś niedaleko. Muszę przeszukać całą wyspę. Truskawkowy, no. Truskawkowy, ale coś jeszcze tu jest na pewno. Znaczy, dominuje truskawka.
A nie wiem, czy jakieś nie ma jeszcze, bo widziałem, że jeszcze w kuchni są jakieś wisienki albo czereśnie. Piony je kurtelowe, czyli pewnie główna baza to truskaweczki i śmietanka. Czy piguły nie ma na spodzie? Piguły? Moment, kuchnia chyba pomyliła zamówienie, to nie do mnie miało trafić. To miało być bimber, coś w kuchni się pomylili. Dobra, lecimy dalej. Hacienda. O Jezu, i patrzcie, kreciuch. To nie śpi? To czeka na bycie sprowadzonym do życia. Bez moteli to tylko wielka, straszna lalka. Dygnia tego z winem, ale to byłoby był table połączenie. Gdzie, o co tu chodzi? Deszcz? Klucz? Chmura albo słońce? Może trzeba 4 razy klucz odpalić. Taka byłaby moja logika. Przejdę się jeszcze w prawo i zobaczę, czy to może być to. O! Jest ta księżniczka. Znaczy, no ta nasza. Ona kocha tego mopka. Dobra, ale bez kitu. Co ja mam zrobić tutaj? Czy ja muszę 4 razy klucz odpalić, żeby otworzyć drzwi? Jest to dalej w ogóle klucz? Ja dalej nie ma klucza, tu trzeba coś innego ułożyć. To ten potwór z amnezji bunkier? Treciuch? Kurde, skąd ja mam wiedzieć, co mam tutaj ułożyć? To jest strasznie, ale to strasznie nieintuicyjne. Czy ja mam jakiś w ogóle walkthrough, żeby sobie podejrzeć, jakbym chciał troszkę szybciej przejść niektóre segmenty? Teraz to streama pozmieniali, nie jestem pewien. Guide, dobra, widzę zagadkę. Jaki byłby wasz pomysł na tą zagadkę? Myślicie, że gdzieś jest tutaj podpowiedź, co jakby w danym punkcie otwierać? Ja już wiem, ale tak wykminiłeś, czy gdzieś masz jakby do sprawdzenia? Widzę wskazówkę taką ogólną, ale to jest tyle kiepskie, że to jest filmik na YouTubie. Leci watch on YouTube? Nawet nie można kliknąć. Teraz się coś zepsuło. Widzę niestety dużo achievementów, ale nazwy są po rosyjsku. Znaczy nie achievementów, ale guide'ów. Najwyżej oceniane, a właśnie najwyżej oceniane. Walkthrough? Kurde, i co, da się gdzieś zobaczyć ten kod, czy niezbyt? O! Suchery Nature, never fucking mind. Never mind. Wystarczyło, że powiedziałeś już spoko. Jak do tego dojść? W ogóle nie rozumiem zagady. W sensie, jedyne co by mi tutaj podpowiedziało, to, że motyl był tylko na dolnym, a klucze były na każdym innym. To bym pomyślał, że właśnie w ten sposób trzeba to zrobić. Tak wiele książek. Ostrożnie złożone i poupychane z zakładkami. Tales from the Treasure Box? Znam tą książkę, matka czytała ją, kiedy byłem mały. Okej, może to nasza matka tutaj mieszka. Zabrałem nożyk. Motylek? To znaczy, że musi być tutaj też dziewczynka. Ale jaka dziewczynka? O Jezu. Kolejny potwór, który służy złu. Nie przesadzajmy. Wygląda jak zwyczajna czarna herbata. Siemka, Ladia. Witam, witam. O kurde, dzieci. One już nie żyją chyba, co? Czy larwy mają jakąś wytrzymałość teraz? Ten potwór siedzi sobie w chłopcu, zjadając go od środka. Ale co jeżeli wsadzimy do środka coś gorącego albo jakiegoś kwasowatego? Może w tym kociołku będzie coś? O! Ale powłoka. Wygląda jakbym podniósł dojrzały owoc. Więc tak te
żądające krwi motyle przychodzą na świat. Co ty gadasz? Do poziomu wpadło. Wiesz co, Bocha, na tych botach w Fortnite też dobiera gracze. Najważniejsze, że ci się przyjemnie grało, tak ci powiem. Napoiłem go z imbryka. Nic nie zrobiło. To nie jest zaskoczeniem. No jak to nic nie zrobiło? Ty, to co ja mam zrobić? Ja muszę jeszcze na dół zejść. Nawet nie czuję, że dzisiaj w pracy byłem, a jutro jeszcze pracka sobotnia, czy już masz wolne na cały weekend, bo ty chyba w sobotę jeszcze pracujesz, co? A, dzisiaj jest sobota, racja. Bez kitu, o Jezu, już sobota dzisiaj. Bo dzisiaj sobota, racja. Macie rację, totalną. Boże święte, ale to dobrze, że jutro wolne. Bo w niedzielę to już nie po Bożemu. Jutro pracuję. Koron, przestań. Nie można jutro. Zabraniam. Ja ci zwolnienie napiszę. O tym ci powiem. Nie po Bożemu to jest. No nie, niemożliwe. Jak tak można? Niedziela to trzeba sobie w giereczkę jakoś pograć. O, podnieść taką taczkę. Nie ma sensu. Menedżerem jestem. Wolne pracę do czwartku. A czemu? Jakieś sobie wziąłeś wolne? Czy czar to wyszło? Jakieś grzyby zebrałem. I tutaj mam dziura. Most jest zniszczony i patrząc na znak po pazurach, został zniszczony celowo. Grzybowa herbata. Bo zaliczyłem, mam jelzaminy. Oj. Jak ja uwielbiam te reklamy gier mobilnych, co reklama ma, nie ma nic wspólnego z gameplayem. Ja uwielbiam to takie... jak są jakby reklamy mobile, które reklamują, że na przykład masz jakiś wyższy poziom i taki jakiś gość próbuje na przykład wejść na imprezę i nie ma szansy, ale podchodzi gość i na komórce pokazuje, że ma jakiś tam Mobile Legends poziom setny. O, teraz ja mam setny poziom Mobile Legends, może teraz wejść na tą imprezę. Ja takie, Boże święty, litości, nie chcę to patrzeć, nie mam siły już. Budlaki, super to jest i pikantne, mimo że to zwykły hot serowy, wolniej mi się pali te dwa razy spicy. Ja muszę coś ostrego sobie zjeść na dniach. Na dni najbliższy, bo teraz jestem najedzony, teraz jak byliśmy z rodzicami modami, to tyle się różnych rzeczy najadło. Człowiek po prostu czuje się pełny, nie? Ale mimo wszystko bym sprawał jakoś, znalazłbym coś takiego ostrego, nie tak ostrego, że mi nie dało się, ale o! Uratowałem chłopca? Czuję się jakbym... Jakby mi ktoś wywrócił na drugą stronę. Bo Jezus, zżył larwę. Jak coś to stream leci, wszystkie mamy i tatów, którzy słuchają na głośnikach tego, co dzieci puszczają, to był stream. To nie było nic nielegalnego. Spokojnie. Co z tobą? Jak się czujesz? Czujesz się lepiej? Może, nie wiem. Drżę. Wszystkie moje muskuły są spięte. Mam takie bolesne... Takie czuję, jakby ktoś mi dźgał boleśnie w brzuch. Reklama Mafia City. Level 1 Krug. Level 40 Mafia Boss. A że w żołądku było... Tak. Erpitalność jest taka. I co najlepsze, to jest tak naprawdę przesuwalne. Są osoby, które wezmą coś, co ma miliardy strowili, znaczy miliony strowili i będą mówili, że dalej czują smak, a są takie osoby, które zjedzą kropelkę sosu i potem przez pół godziny leżą i tylko... O Jezu! I tak to jest. Jest inna tolerka. Ja też gdzieś miałem do dupy tolerkę. Pamiętam, że jeszcze kiedyś dla mnie ostry ketchup był za mocny. A teraz, jak teraz zajadam się, no tak, pieprz krojen może się nasypać do dania. Jest spoko, nie zabija mi smaku i jest okej. Okay. Jak jem jakiś jalapeno czy coś takiego, to też jest spoko, ale no są takie jednak takie progi, gdzie już jest za mocno. Poznaję pierwsza oznaka tego, że jest za mocno, to jest to, że dostaję trzkawki. Zaraz dopiero jakbym zjadł takie coś. Daj spokój, ja ostatnio widziałem takiego gościa, jest na TikToku, się nazywa Łukasz Demon. Zobaczcie sobie, chłop je najostrzejsze papryczki, macza je w najostrzejszym sosie, zagryza się jakimś najostrzejszym chipsem, mówi... delikatnie ostre, może zrobić wrażenie na mniej doświadczonych, ale ogólnie do zjedzenia. Po prostu chłop już tak przepalony jest, że wiecie, że już nie ma szans. Z tymi reklamami gier mobilnych, tylko procent graczy przejdzie 20 poziom, a żeby odbrać trzeba kupić dostęp za kasę. Ja to uwielbiam takie reklamy,
gdzie jest na przykład, jak chłop przechodzi poziom i on przechodzi to w taki sposób, że ja realnie mam ochotę zainstalować tę grę i powiedzieć: kurwa, ty łopie skończony, co ty w ogóle robisz? Na Boga święty. Co ty odpierdzielasz? Naprawdę, litości. Chłop takie rzeczy robi, na przykład, nie wiem, jest taki poziom do przejścia i on specjalnie robi to jakoś na odwrót, żeby... chyba właśnie po to, żeby taką reakcję wywołać, żeby człowiek pomyślał sobie: nie no, instaluje tę grę, żeby pokazać, że ten chłop to jełop. O, też się za głowę łapie wtedy, jak to słyszę. I have no idea where I am, but I remember her face clearly. Też bym tak chciał, daj spokój. To jest demon, po prostu. Nie mam pojęcia, gdzie jestem, ale pamiętam jej twarz bardzo jasno. Bardzo młoda, ale z oczywistym czymś, nie wiem co jest farą, pomiędzy brows, brows to są brwi, czy zmarszczki. Jakby ta mała dziewczynka zawsze się tak dąsała, nawet śpiąc. Zmarszczka, no, no to dziwne, to o co tu chodziło? Tak, jeszcze tym głosem takim: nie graj w tą grę, bo ta gra uzależnia. Uważaj, użytkowniku. Jan ścisł, jak w reklamie mówili, ktoś nasarł do lampy i drzwi wyszedł. Co to za rama reklamowana, aż mnie zaciekawiłeś. Her face is so close. Jej twarz była tak blisko, ona sięga po mnie. Coś zimnego i przerażającego trzyma moją twarz od tyłu i mała dziewczynka z słodkim uśmiechem leży, kładzie coś okropnego na moim języku. Potem jest głośny pstryk i... to dziwne wspomnienie. Cały świat wydaje się być pozbawiony kolorów i nie mogłem nawet zamknąć moich oczu. Moim świadkiem uwięziony we własnym ciele. Wszystkie moje zmysły wyłączyły się. Tylko mój wzrok pozostał i wtedy powoli się rozmazał. Zacząłem las i nawet małą rzekę. Przed moimi oczami było całkowicie pokryte białą... white film, nie wiem czy film to jest film, czy to jest jakaś taka osłona. Dziękuję Szopski za bicika. Nie graj w tę grę, jeśli nie masz dużego penisa. Czujący, że czasami nie mogę. No, mnie to tak łapie z zaskoczenia. Myślę sobie, to na pewno jakiś śmieszny TikTok, a potem się okazuje, że to nie jest TikTok, tylko jakaś reklama. Nasrał do lampy, został królem pałacu. Brzmi jak kolejna reklama. No, słuchajcie, nie chcielibyście nasrać do lampy, żeby został królem pałacu? Przepraszam, zapomniałem całkowicie ci podziękować. Zabiłeś dziewczynkę? Nie. Ona chyba poszła na kolejne polowanie. Zostań tutaj, jest niebezpieczne, musimy wyjść. Dziękuję, nie wiem jak ci podziękować. Odpocznę trochę dłużej i wtedy pójdę. Mam sterowanie? Lepiej zobacz tą matu. Właśnie, wcześniej wam mówiłem o tej emocji, ja wam teraz ją wyślę, że może... może kogoś zaciekawię tę emotrą. Patrzcie, jak jest emotka. I ona jest za... nie wiem w sumie ile biców, ale za dużo biców. Patrzcie, jak wygląda. Nic jej jeszcze nie ma na kanale, bo to jest jakby od kolejnego progu. Parę osób ma jakby niższą emotkę, a to jest normalnie bober strający paczkomatu. Mhm. 25k, Podlasie, no a jak? Uczynnika w cylindrach jest film, film olejowy czy coś takiego. Cudowne. No... nie podpuszczam, ale czekam aż ktoś gdzieś wbije tą emotkę, bo są takie wariaty, co dają dużo biców. Jestem ciekaw po prostu, jak taka osoba się poczuje, mogąc nasrać do paczkomatu emotką. 24 900. To jeszcze kawałeczek. No ale są, ja nie wiem jakie są dokładne rankingi, ale wiem, że chyba 4 osoby mają poprzednią emotkę. Jest to Saches, Kisiel, Rocky i chyba coś jeszcze. O, umarł ten jeż. Kolejny potwór. W służbie zła. Mógł pilnować coś ważnego. Słoiki. Mógł dwa wziąć? Nie, tylko jeden wziąłem. Z jakąś tam ozdobną pokrywką. Zesrałbym się ze śmiechu. Otóż to. Dobra, co ja tutaj miałem zrobić? Bo w sumie trochę wypadłem z... tu nic nie zrobię. Dam kota, kotka, kolejnego biorę. Nie no, zachęcam ogólnie do wspierania kanału, ale też tak, żebyście poczuli takiego nachalności, ale u mnie akurat na kanale takie coś sobie wymyśliłem, że co miesiąc mamy cele subowe i po prostu i dotacjowe też, ale dotacjowy cel jest prosty, po prostu teraz zbieram sobie zazwyczaj 600
Jak się uda, to robię 12 godzin streama, a skoro cel subowy, to macie wyczynić subgroll i macie chyba subgroll. Jezu, albo cele, wyczynić cele? Nie, chyba, a chyba wyczynić subgroll. I macie jakby co na dany miesiąc planujemy sobie. Z poprzedniego miesiąca jeszcze z celów subowych mamy do spełnienia tak. Creepy Tale do dorania, Serment tier listowy, Serce Rap Horrorów, to sobie zakupię jakieś tanie horrory śmieszne, tak słabe, że aż śmieszne. Drunk Stream i 10 rankedów lore to łączymy prawdopodobnie i Jump King, cała podstawka. Także, no tak głupie jest i wiem, że to takie może być bejterskie, ale według mnie wyjdzie z tego coś fajnego. Myślę, że to wyjdzie coś takiego spoko. A w przyszłym tygodniu na przykład, czy w przyszłym miesiącu przed są takie rzeczy jak ten RPG Maker, jak Isaac na streamach, jak mapka przyrodowa z Harry Pottera w Minecrafcie, no Mighty Magic 10, no super sprawy tak naprawdę. Myślę, że to są takie fajne cele subowe, że naprawdę mogą zaciekawić. Co ja mam zrobić? Chyba, że ja motylka muszę złapać. Chyba muszę. I muszę tą bestię pewnie karmić tym motylkiem. Ile jest teraz subów? Aktualnie, wbrew pozorom, wydaje się, że jest dużo, bo jest 109, ale mniej więcej pod koniec miesiąca, bo te cele mają taki haczyk, że muszą być spełnione do końca miesiąca. I te cele subowe pod koniec miesiąca spadną dosyć, bo miesiąc temu przyszła osoba i nagle, to był Pawko, i nagle rzucił wariat 40 subów, wyobraźcie sobie. Przyszedł i po prostu nagle rzucił 40 subów. Ja jeszcze byłem tak, że nie byłem blisko spełnienia praktycznie żadnego ciekawego celu. I wbił od razu Rankedy w LoLu, Drunk Streama i Jump Kinga. Tier 6, bo miałeś 2 tier 3 razy. To było tier 9 nawet roki. Że coś się z nim dzieje? Co ty gadasz? Nie ma licznika, wiesz co? Koron, bo teraz jest takie coś na Twitchu, jest taki wbudowany licznik. Jak wejdziesz sobie pod streama, to tam masz taki pasek. Tak, jak jesteś na kompie, nie wiem jak ten telefon to wygląda. Ale na kompie masz taki pasek po prawej i tam na przykład jest cel subowy. I tam jest, że teraz jest 109 na 110 na 100 chyba. Bo ja ustawiam zawsze cel subowy 100. Ale jakby cel subowy taki ogólny to jest 120, bo za 120 jest 12h. Kret wstał. Dobra, to musisz otworzyć. Tak, tu widzicie, teraz to tak fajnie wygląda, ale dosłownie za jakiś około tydzień spadną te suby o około 40 i wtedy będzie, no ile to będzie, minus 40, 69 na 100? To już nie jest aż tak kolorowe, nie? Dobra, podnoś to, krecie. To jest grób chyba. To jest zejście! Ostro, zobaczmy. To jest jedyny haczyk, wiecie, ja bym to zrobił, ale to chodzi po prostu o to. Moim głównym celem jest takie wspieranie kanału, a tutaj chodzi o to, że te cele subowe, one są właśnie takie miesięczne, nie? O kurde. Ona mnie widzi? O! Chyba nie miałem jak uciec. Chyba. A jednak może? Jezu. Au. No co to jest? Nie, słuchajcie, liczą się dosłownie każde słupki. Zgiftowane, sprajmowe i wszystkie inne. Ja tak jestem w wielkim szoku, bo odkąd wprowadziłem ten program, naprawdę mam wrażenie, że jest duże zainteresowanie. Co te roki, absolutnie to nie jest mała pomoc. Ty, zamknąłem sobie drzwi. Kurde. Zamknąłem sobie drzwi, aha, miałem za tym pająkiem zamknąć. Mam znalazłem, patrzę. To? To jest... Zobaczcie aż, odsłuchać. Jezu, ale... To jest dosłownie... Ten rodzaj, ja nie wiem, jak patrzę na te reklamy, bo teraz patrzę na reklamę tą, co wysłał Hubjack. To jest takie gówno straszne. A to jest dosłownie cała ta, cała... Całe zbiorowisko tych reklam. Dosłownie gówno. Funny games that you never played in Hero Wars ads. Hero Wars. A wiecie coś ciekawe? Ja to Hero Warsem widziałem
ten Hero Wars normalnie jest jako taka kampania reklamowa dla twórców. Ja to widziałem, jakby to chyba z czterech twórców, których ja obserwuję, reklamowało. Zawsze ta sama postać, tak, ten taki jakby taki, on mi przypomina, wiecie co z wyglądu? On mi przypomina Gina z Tekena serii, z tą fryzurką. Ma takie dwa takie, pyk, co mi brali? Nie wiem, realnie nie wiem. No nie, zostaw mnie robaku. Gin, robaku. Czekaj, może to... Chorosz przekracza. W Choroszy to pewnie musi taką reklamę zrobić, żeby uciec. Tutaj? Tam było coś do otwarcia. Ty, co ja mam teraz zrobić? No nie! Kurde, o co tu chodzi? Ty zacząć zarabiać pieniądze już dziś. Przestańcie. Masakra, co? To nic nie zrobię. Dobra, jeden co mi jeszcze przychodzi do głowy, to tutaj na górze, jak idę, to może zamknąć. Mam takie coś. A, widzisz. I teraz będę mógł to zrobić. Teraz biorę sobie stąd klucz, to zamykam. Tutaj biorę klucz. I w dół zeskakujemy. Nie! Aaaa! Zrobić Force Riot. Niektóre są albo... Klasyk nad klasykami, czyli gorące mamuści w twojej okolicy. No słowno typa? Tak. 100 razy już widzę, jak Marta Dressler przez snem wali sobie rundkę w Hero Wars. Przestańcie. Zostać już absurdalne. Już naprawdę, ze wszystkich osób, które wybierają, to te Marta Dressler na przewrzucają takie reklamy, to już jest za mocne po prostu. Gorąc anime mamuści, no. Ja ostatnio oglądam sobie taką serię anime, tam jest taka jedna. Coin Master? Tak, Coin Master też jest mocarne. Strada do lampy? Czekajcie, zamykaj drzwi. Nie, ja muszę do tej księżniczki. Nie! Księżniczkę zrobił, co on zrobił? Gamoń? Hello, Lars. Witaj, Lars. Skąd znasz moje imię? Otwórz drzwi. Dlaczego próbujesz odwołać nieodwołalne? Niedługo Gran mnie odwiąże i razem pójdziemy zacząć naszą panią. Spotkałem dwóch chłopców na górze. Chyba nie byli zbyt zadowoleni ze spotkania ciebie. Nie zwracaj na nich uwagi. Są stratą materiału. Masz bardzo inną rolę do odegrania. Wszystkie dziewczyny miały przyprowadzić się tutaj żywego i niezranionego. Jakie przeznaczenie na mnie czeka? Nie wiemy, Lars. My po prostu służymy i wykonujemy rozkazy naszej pani. Jak się nazywasz? Byłeś wcześniej. Nazywam się Sophie. Jestem córką Millerów. Cóż, byłam. A Millerzy to chyba młynarze. Nasza piękna społeczność zaczęła się ode mnie. Opowiedz mi o tym, chcę wiedzieć wszystko. W aplikacji ludzie rezygnują z pracy, nie biorąc urywki z TV z lektorem Iwona. Widziałem, wiecie co, ja nawet nie wiem, dlaczego mi się wyświetlają te ohydne reklamy, ale dosłownie wszędzie, gdzie nie pójdę, albo na YouTubie, na pauzach, albo na TikToku, to mi się wyświetla tych reklam tyle, że to jest niepokojące w swój sposób. Nie mam nic do ukrycia, panienka przemówiła do mnie, w lesie jakiś rok temu. Na początku nauczyła mnie o stworzeniu i o kosmosie. W końcu dostałam odpowiedzi na pytania, które męczyły mnie od dzieciństwa. Pytania, które... confounded? Nie wiem, co znaczy confounded. Jakby spędzały sens powiek mojego ojca. Bo przez jednej wizyty panienka zabrała mnie do opuszczonego domu, gdzie... Stworzyłem pierwszy diadem, słuchając instrukcji.
uzupełniając go świadomością moją własną. Ciekawe, co by się stało, gdybyś założył koronę, bo tylko dziewczyny zbrojają o chłopaków w motyle. No ciekawe w sumie. Mózg to paruje totalnie. Pozwól, że cię uwolnię, zanim twój umysł zostanie na zawsze stracony. Umarła? O, patrzcie, ten się zamienił. Co jest? Co jest zebrałem? Klucz! Klucz z jej pasa, to jest klucz do pasa wiecie jakiego. Pasa cnotliwego. Gdzie teraz mam iść? Ha, wiem gdzie. Fajny ten creepy tale. W sensie jest bardzo luźny. Nie czuję w ogóle takiego jakby powagi grania. Tak o? W ogóle dzisiaj myślę, że idąc za ciosem, bo ogólnie zostanie nam jeszcze jedna część Creepy Tale'a, chociaż cel sobowy określał jako Creepy Tale jako jedną grę. Ja przyszedłem już, teraz kończę drugą powoli część, ale myślę, że jeszcze dzisiaj moglibyśmy pójść na jeden segment tier listowy, zrobić sobie jakąś jedną tier listę. Jedną z paru, podejrzewam, ale te segmenty tier listowe to zazwyczaj jest 2 czy 3 streamy z tier list i w ten sposób byśmy powoli spełniali kolejny cel. Wori, przeklinałbym. Przeklinałbym, Rocky, nawet się nie mylisz. Ty, dostałem w ogóle achievementa streamer, pewnie żeby krzyknąć do każdej studni, która jest w grze. Gramy. Wiecie co gramy? Claire de Lune. Ty, nic w ogóle dźwięku nie ma. Świątynia? A dziś rycerz walczący ze smokiem. The stained glass is blindingly beautiful. Ten witraż jest niesamowicie piękny. Duże rozłożyste drzewo, buchające ogniem smok, odważny rycerz i wysoka wieża. Szkoda, że tu jest tak ciemno. Czy coś jest? Drewniana tablica z nutkami wypalonymi. O kurde, będzie zagadka muzyczna. Jebstro. Lista nocy, wiesz co, Szopski, nie wiem czy ty tak kojarzysz, ale ja wszystkie listy przechodziłem na kanale swoim na YouTubie. Ale może kiedyś bym zagrał w remastera, tylko że jedyny problem jaki z tym widzę jest taki, że niestety, ale remaster ma muzykę licencjonowaną, a bez tej muzyki z kolei kiepsko sobie wyobrażam grę. No, co to ma znaczyć? No, ja mam potem wyczytać coś, naprawdę? Ori, jak odrywany tytuł? Mógłbym. Tyle warto, no ja bardzo lubię list. Szczególnie teraz na świeżo trzecią część, ale wydaje mi się, że każdy ma swoje fajne przesłanie. Każdy ma swój osobny vibe. No totalnie, pierwsza to jest takie czasy nastoletnie, dwójka to jest takie... Jak ktoś ma brata albo siostry, to mocno go uderzy, a trójka to jest taki overall fajna przygoda. Muszę tu zobaczyć, jak to zrobić. Bo szczerze nie mam pojęcia, jak zająć się. No i widzę jakiś poradnik, ale w pełni po rosyjsku. Czemu tak jest? Czemu nie ma po polsku czegoś? Prestiżo, dziękuję za rajdzika, witam serdecznie. Witam, siemaneczko. Gramy sobie w Creepy Tale'a 2. Jest to giereczka taka w stylu, powiedzmy, Franbow albo coś takiego. Te klimaty. Kurde, no nie wiem realnie jak to zrobić. A nie wiem dlaczego mi się nie pojawiają filmiki na YouTubie. Teraz powinien być, nie mogę się doczekać, aż zobaczyć co kupił. Ja jak na pierwszy perkon pojechałem, to na pamiątki wydałem chyba z 200. I pokupowałem przypinki, kubki, plakaty, ojej. Co Elden Ring udaje? Elden Ring jest tylko jeden. Inaczej to niegodne. O, czekajcie, widzę filmik. Muszę zobaczyć, bo nie mam... Ale jestem daleko, wiecie?
Jestem mniej więcej w minucie 25. Zaraz zaczynasz zarać na tym. O, czekajcie, coś tu chłopino robi niż pieniądze. Aha, on robi jeszcze tu silną zaradkę. Blast Potter na Potter zadrać? Oj, słuchaj, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Czekajcie, podejdę, zobacz, najpierw to, może bardziej zrozumiem w te nuty. Jak ja postawię Lema. No to my gram właśnie do Clippy Taila teraz. No ogólnie mam gości, to też troszkę inaczej plany rozkładam, ale dosłownie, jak pojadę gości, to zaczynamy serię Sterki prawdopodobnie i z Jump Kinga naraz. I gdzieś tam jeszcze po drodze włożymy sobie tier listy, horrory, no i 10 rankedów w LoL po pijanemu. Tutaj coś jest. Już widziałem niestety rozwiązanie, znaczy niestety, stety. Ja szczerze powiem, że chociaż mi się Clippy Tail podoba, to według mnie zradki ma niesamowicie ciężkie. Takie jest rozwiązanie tej zradki. Czemu? Nie wiem. Czy to chodzi o taką symetrię? Mogę pojechać na górę, ale czy chcę? Chyba nie chcę jeszcze. Zobaczcie, jak rozwiązać zradkę z pieninkiem. Wiecie? Widzę, chłop podchodzi. On kładzie tablicę. Nie wiem, czy to trzeba znać nuty, naprawdę? Jeden. Jeden, trzy. A on chyba sprawdza ten. Ostatnia. Przedostatnia, ostatnia. Ty, to jest tylko do achievementa? Jeszcze raz. Słuchajcie, jak on to zrobił? Ponieważ jest postać Kitana, która z Edeni, a nie z Eldena. No, a bez czytu, bo teraz wychodzi reboot serii Mortal Kombat. Teraz w ogóle biotyki mają dobre czasy, bo nie, że reboot Mortal Kombat, to jeszcze Street Fighter 6, który podobno bardzo fajnie się przyjął. Wiecie, to jest tak. O Jezu, jeszcze raz. Wiecie, jak on to zagrał? Nie wiem, czy to nie jest tytuł do achievementa. On gra ostatnie, przedostatnie, ostatnie. Przedostatnie, jeszcze przedostatnie. Potem tutaj pierwsze. Tutaj. I tutaj takie coś. Jeszcze raz. Tak, dostałem to kata achievementa. Ale de novo jak zwykle daję sobie znać. Na cholerę te de novo dodają do tych gier. Na cholerę, to jest tylko moje jedyne pytanie. Po co? Naprawdę po co? Spiąłem Falisa 2? Grałem. Chodzi o Captain Spirita, grałem. Chyba, że o coś innego chodzi. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest spin-off, nie? Grać, bo mi się zacięło. Oj. Mhm. Ja wtedy jeszcze myślałem, że ten Captain Spirit to rzeczywiście jest bohater całej tej historii, powiem ci. A potem się okazało, że to nie jest wcale bohater, tylko to jest wręcz tylko postać z tła. Symulator księdza, nie grałem w symulator księdza ostatecznie, muszę zagrać w końcu, czekajcie, bo nie mogę odpalić filmiku. Czy mogę to przekopiować? No nie mogę, no. Czekajcie, Clippy Tail 2 walkthrough. No komentary. Gorzej i nie dzieje modować bardziej. Dosłownie nie ma plusów tego de novo, dosłownie. To nawet nie jest żart. To już jest końcówka w ogóle rozdziału, jak to patrzę. Ten chłopcy gra na tym pianinku. Okej, okay, rozumiem, to jest zagadka. Musimy sobie ojca kroleni? Co to znaczy skrót hum verpegu? Nie kojarzę chyba. Hum? Wiecie, bo tutaj chodzi o to, że trzeba zapamiętać, które klawisze grają. Pierwszy, trzeci, piąty,
Szósty, siódmy. Później dwa przerwy. Jeden przerwy. O jest. O jest. Bo tutaj na róże będę już takie sobie podejrzałem troszkę, ale będą takie świeczniki. Ja będę musiał te świeczniki tak dać, jak działają przyciski w pianinku. Ja pierdzielę. Zobacz, na pewno gra pierwszy. Halo? Ja już muszę pochodnie wziąć? Tak. Pierwszy, trzeci, piąty, szósty, siódmy, dziesiąty, dwunasty, trzynasty, czternasty. Czekaj. To jest tak, pierwszy. Bo chodzi pewnie o to, co? Trzeci. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Jedenasty, dwunasty. No ten sam bym zapamiętał. Mają tyle dziewczyny, poznał, nie kupił Ferrari, a to wypala stercem Iron Loser. Yes, kocham te reklamy, one są osłabiające. Rocky, nie oglądaj ich, bo to już nie ma odwrotu. Dobra, muszę jeszcze jedną świeczuchę odpalić. Duchy. Chłopcze, czy nas widzisz? Czy nas słyszysz? Oczywiście, że was widzę. Jesteście wszędzie. Nie mieliśmy nadziei, że mogłeś komunikować się z... że możemy skomunikować się z żywymi kreaturami. Kim jesteś? Nazywam się Lars. Szukam mojej małej siostrzyczki. Wiemy... Miał? Wiemy o twojej wędrówce, cały las cierpi, ale my jesteśmy strażnikami lasu. Od zamierzchłych czasów pilnowaliśmy naszych ziemi przeciwko złu, ale teraz jesteśmy tylko marionetkami w szponach czarodziejki. Zmienia nas w bronie, które wyczyściły cały las. Czarodziejka? Więc to nie demon? Ona jest ludzkim bytem, albo inaczej, ona miała ludzką formę, teraz ona żyje jako motyl. Spotkałem ją niedawno, w jaskini. Masz szczęście, że wciąż żyjesz. Używa chłopców jako kokony dla jej larw, które zamieniają się w krwiożercze motyle. Duch zaczął mrowić, to duch kota. Dziewczyny używają ich, żeby przejąć nasze ciała. Motyle mogą z łatwością kontrolować umysły i ciała kreatur, które przejmują, powoli wyjadając ich od środka. Straciliśmy całą nadzieję wrócenia do naszych głównych ciał. Chcemy tylko ocalić nasz las. Ale jak? Jest czarodziej w tych... W tych krajach. On jest bardzo stary i nie jesteśmy pewni, czy on dalej żyje. 5 lat temu to on przemienił czarodziejkę w motyla. Ale nawet w tej bezbronnej formie i udało się otrzymać mroczne moce. I od razu po tych wydarzeniach czarodziej wpadł w głęboką rozpacz i wrócił gdzieś na Barna. Idź do niego. To ty jesteś przeznaczony, żeby odegrać przez taką ostateczną rolę w ocaleniu lasu. Co? In saving the forest before it's not... Bo to jest przypadek, że przyszedłeś tutaj, żeby z nami porozmawiać. Taka rozmowa się zrobiła, kocio nerdowska. Na zewnątrz znajdziesz studnie. To taki magiczny system na poruszanie się po lesie. Co z tymi kotami? Dobra, idziemy szukać studni. To ja wiem, gdzie jest studnia. Wyczuwam, że nasze spotkanie wkrótce się skończy. Co się dzieje? Chłopcze, nie masz tylko przeznaczenia siostry w rękach, ale przeznaczenie całego lasu. Miał?
Jesteś jedynym, który przybył blisko do znalezienia odpowiedzi. Musisz zakończyć tę misję tu i teraz. Tu i teraz, krocie, rozumiesz? Powodzenia, masz odważne serce. Ocalisz nas. No i git. Ajaja! Ehehe, ahaj, ajaja? Co teraz? Boska moc przemówi? Ła? Już? Kurwa. Spodziewałem się cichnięcia. Czemu musiał cichnąć? Dziękuję na zabicie ci. O nie. Prr. Dziewczynkę trzeba znokrotować. Były miałknięcia jaja i nagle Adrian se cichnął. Oho. Zerrała coś. Miał? Co ona gra? No odwal się. No czemu od razu do szyi, łapanie? O co chodzi? Może ja mam iść jak ona gra? Pewnie o to chodzi. Kiełbasa! Ja pierdzielę, czemu? Chops, ci dziękuję za kiełbasę. Mam nadzieję, że nie muszę dojść do niej, tylko że muszę iść uciec sobie stąd. Idź! Ty nie odejdź dalej. To jest limit. No nie, o, tylko ją zabij! Nie wiem, o co tu chodzi. To ona w ogóle wygląda, jakby stała w powietrzu trochę. No nie o! Ja, że trzeba wrócić do kościoła, póki ona gra. Chcę wrócić. Ty, no i o co tu chodzi? Przepraszam bardzo. Do dziewczynki ją podnie podejść? Hamburger! Chodzi o hamburger? Szoski, dziękuję. A Adrian ostatnio dopracował swoją tą. Swoje pojedzonko, bo wcześniej mówił. Śniadanie, obiad, podwiecone, kolacja, ładnie, bardzo ciekawe, Rans Ruchaj. A teraz kurwa. A teraz mówi jeszcze, ładnie, bardzo ciekawe, Rans Ruchaj. Hej! I to krzyczy głośno. To no nie wiem, o co tutaj chodzi realnie. Może trzeba w odpowiednim momencie, żeby ten motylek jakoś wpadł w jakąś pułapkę? Motylkę jory podnieść, ale teraz próbuję. To mi nie wchodzi, zresztą nie mam żadnego itema, żeby na... No nie wiem, o co chodzi, czekać, patrzę na tym, bo już jestem totalnym bambikiem, widzę, że już padłem w wir sprawdzania odpowiedzi. No i co, on tutaj podchodzi? I gdzie on idzie? On idzie w kierunku jej? Ty, no on przeszedł obok tego potwora, no to teraz ja szedłem, widocznie ja czuć źle kliknąłem. Ale muzyczka. Siemka, Wojcon. Bądź wyżej. Czyli chodzi o perspektywę. Dziękuję. Bo ja wchodziłem pewnie w cielstwo tego potwora, tego Wendigo. O nie, teraz za wysoko podszedłem. Muszę na początku, na dole obok niej przejść, a potem na górze obok tego stwora. Oj. Ale ładnie gra pianinie, jak na taką małą dziewczynkę.
Rozumiem, chyba blisko końca już to, co widzę. Możecie poświęcić fajnej tier listy na tier makerze. Bo dzisiaj zrobimy jeszcze tier makerową tier listę. Nie obiecuję, jak długa będzie, jak fajna. I nie obiecuję, że wasza trafi, ale z jedną bym zrobił. Z Perkonu, witam Unholy Star. Jak się podobało ogólnie? Co jest? Ten nie lubi przejść. Kozak? A za pierwszy Perkon, czy ogólnie... No co jest? On normalnie szedł chłop. Ja się tu w pewnym momencie blokuje, ale czemu? Bo to trzeba znaleźć dobre miejsce, trzeba tak pójść w dół i potem w górę dopiero. Ojciec, Jadmiros? Znaczy, było jakieś spotkanie, tak? No to, ale super, że ci się podobało. Ja na pierwszy Perkona bawiłem się też bardzo magicznie. Teraz już bym chyba nie pojechał, ale... Ale na pierwszy Perkony bardzo dobrze wspominam. I pod kwestią znajomych, pod kwestią klimatu... Naprawdę były to niesamowite przeżycia, szczególnie, że to były moje takie pierwsze wyjazdy, jakby nie patrzeć. Przychodził. Dobra, tutaj? Tylko w dół? Tylko! O Jezu, ale było blisko. Jeszcze pamiętam, że kiedyś jak byłem w liceum, to paru moich znajomych znalazł mój kanał na YouTubie. No i... Wpadli na genialny pomysł, że warto będzie... Akurat na fajnej lekcji, bo geografia, mieliśmy super gościa od geografii. I wpadli, że to będzie przezabawne, żeby powiedzieć przez całą klasę, że ja mam ten kanał. No i nagle właśnie na tej lekcji powiedzieli geografii. I chłop mnie pyta od geografii, jaki filmik odpalić. Ja myślę sobie, Boże Święty, co będzie większym złem. No i ostatecznie podałem im nie swój filmik, tylko ESA właśnie z tej relacji perkonowej. No i widziałem, że cała klasa z zażenowaniem dużym patrzyła na to, jak tam mam te przebitki. Nie, apokalipsa byłaby jeszcze gorsza. O Jezu, apokalipsa byłaby... Oj, parno jakieś. A apokalipsa byłaby potężna, ale to też było mocne. Bo tam było te właśnie alkohol sam przyszedł. Były te przebitki z Gimperem, z Verlaidenem i z całą resztą, Boże Święty. Nie, może to trzeba powoli iść, żeby nie zapadnąć się w ruchome piaski. W zasadzie bąbelki się pojawia, może te bąbelki trzeba przeczekać? Nie. Strzał po policjantem. Było dużo mocnych kandydatów, ale ostatecznie właśnie zdecydowałem się na... Może... Kurde, nie mam bąbelków też... Może nie mam pojęcia, jak przejść jakąkolwiek sekwencję tutaj. Może coś podnieść, co tam? Co tu tak było? Teraz mam przejść, czy... Czemu? Czemu mi spoilerujesz, lol? Możemy pokazać Monaco z Gimperem? Słuchaj, zobaczymy. Ty, masz rację. O nie. Strasznie, że wiecie o tej perspektywie. Aż za dużo. Poznam Neri? Właśnie przez typowego ESA, wiecie? Marinka tam też była i po prostu się zgadaliśmy przez typowe RS-a. Taka grupka chyba, znaczy dalej jest na Facebooku. Ale już na niej aż tak bardzo się nie udzielam. Kurde. I tam sobie siedzieliśmy razem i po prostu raz się zgadaliśmy i poszło na granko. No i już potem ruszyło jak maszyna. I to bardzo szybko. No, słuchajcie, nie musicie aż tak spłycać, ale w sumie tak było. No nie, no. To wtedy było z zamysłu głównie do, napisane do... odnośnie rysunku ESA. A nie odnośnie jakichś
akcji specyficznych. Ale no tak to czy można było spłycić. No nie, no przecież tutaj było bezpiecznie. Bąble są u góry, a nadal jest przysłaniu skipiarza w Diablo od kluczy. Nerdostwo, tarte skomentuje Tobi. Dobra, tutaj tak. A tutaj chyba raz góra, raz dół atakuje. Kurde, no widziałem, że tam są i wszedłem. No ciężkie te sekwencje, wiecie? Tutaj na dole bomboli. Tutaj dalej bomboli, tutaj na dole. Przy tej żabie jest bardzo ciasne przejście. I tar dzieci, tar właśnie poznałem waszą matkę. Mała epicka historia, co? No ale słuchajcie, nie zawsze musi być... Nie wiadomo jak epicka. No nie! Boże, ciężko. Może zaraz licznik śmierci... Może zaraz licznik śmierci odpalę. Tar będzie łatwiej po prostu. Poderwać samicę, no słuchajcie. Jak trzeba pomóc, to ja właśnie jestem waszym człowiekiem. Jak widać. Tutaj są krzaki do schowania się i jest jakaś chatka wiedźmy. Oj, co to? No to jest... To jest wyższy poziom sourceowy, o nie. O nie, co to leci? Jakiś barniak. Chowamy się w krzakach, szybko. Każda twoja? Nie wiem, jak to wyszło, szczerze powiem. Sam się zaskoczyłem, tak wam powiem. Kurde, myślałem, że se poz... Ach... To bardzo ciężka sekwencja, też się znowu szykuje. Mam pierwszą runę aktywowaną, a cztery są na drzwiach do domu. To co Dark Souls 3 ze mną? A Dark Souls 3 akurat nie było takie złe. Muszę przyznać. Grałem w te różne soulsowe gierki, Dark Souls 3 specyficznie łatwo przeszedłem. Nawet ludzie orzekali, że za bezpiecznie grałem, bo tam chyba miałem pod koniec niedużo wyjebek. Ty, co jest grane? Czemu ona mnie tam znalazła? Dojechał. Nadal czeka? No właśnie czeka, kurde, tylko z tym demo mam nadzieję, że ona nie skończy się, zanim ja się za nie zabiorę, bo ja bym się za nie zabrał niebawem. A słyszałem, że te Lies of P całkiem fajne. No nie... Ty wiedźmucho. W tym pięku, czy da się schować? A zaraz zobaczę. Czy da się? Czy on mnie tu nie znajdzie? No co? Co jest grane? Ale ciężkie sekwencje się zaczęły. Znaczy na 50 powtórzeń. Dobra, zaczęłam od lewych trzaków i wtedy jakoś znalazłem sukces. Bo ona wychodziła lewo, ja mogę wtedy się schować, tylko gdzie się schować? Do krzaków drugi? Czy opieńka? No nie. Zapach? Pachnę młodym chłopcem? Można się jakoś uświnić. Nie wiem, czy od razu mi powiedz tutaj na tym pniak. Muszę wejść z drugich szaków, nie zdążę dalej. Dosyć kiro się zbierasz.
Dosyć również kawalątek. Leci się siwiznę, może woli starszych. Smaruje się gównem, żeby się usmarować. Słuchaj, to jest taki głupi pomysł. Może ona nie lubi tego zapachu. I to mnie uratuje. Tutaj. Pomysł. Szano, wyszedłeś, głupku! Już zacięła live? U mnie jest chyba spoko, to rzeczywiście musi coś u ciebie podlegować. Musiało. Błagam. Bo co, bo muchy jest gówno? Taki jest plan? No nie no! Skąd mam wiedzieć, kiedy ona przyjdzie, jak nie widzę z tamtej strony ekranu? Potem trzeba pewnie do tego piękna coś się przekraść. Ale głupie, co? Chowaj się. Pewnie ona ma moją siostrę. Dobra, to idę. To jest w ogóle, wygląda jak jakaś szeptucha. To jest druga ta część, porównaje z poprzednią, mega długa. Nie wiem, czy od razu ruszać w bój, od razu jak ona odejdzie od tych krzaków, może teraz spróbować. Trota Wellman. Jezu, ile jest starań, żeby to zrobić. To zapukać i od razu pierwszych czarków dawać dzidę. Donna mama jest chujocita. Dobra, i teraz myślę, że trzeba za nią pójść i się do tego piękna schować. Ona coś tam niucha po prawej stronie. Na wzorze do piękna? Byleby nie poniuchała piękna, błagam. O nie. Może ona tak daleko odchodzi, to wtedy zapukać jeszcze raz do drzwi? Jak ona już tak mega daleko odchodzi, to wtedy zapukać do drzwi. To jest jeszcze mój pomysł na to. Ona wtedy od razu się ruje na mnie. Tak, ja podejrzewam, że muszę teraz zapukać do drzwi, żeby otworzyć te drzwi. I ona teraz idzie daleko. Jak ona z nikt nie zetrała, to może zapukam po prostu, co? Czy ona tu idzie? Brzmi, jakby szła. Nie, ona teraz sprawdza pieniek. Kuźwa, jak to zrobić? Może do tych drugich czaków się schować.
Jak ona sprawdzi, jak ona tam pójdzie, to potem do tych krzaków, w których teraz jestem, by schować. Do pieńka po zapukaniu myślisz, że zdążę? Ty, ale to może nie być takie złe, może ona nie tak rozkojarzona, że się uda. Jeszcze z prawej. Ty, wiesz co, może jest, ale ja się trochę boję ją odpalać. Ale ten z pieńkiem nie jest takie głupie. Nie, no ona od razu się agruje. Musi daleko pójść, utopić Mohera. Ależ wredna baba. Nie, cztery razy od razu puknąć, żeby mieć to z głowy? No za szybko, za szybko, ona się nie zniknęła, dobrze mi zerwa. No musi zniknąć i gdzieś tam zacząć swoje rzeczy robić. Mam nadzieję, że ją uwalimy do końca. Puknąć babę. Słuchajcie, dla dobra ojczyzny. No, Reihana sobie zniknie. Dobra. Nie pukać. Ja w prawo przejść. Schodź się gdzieś tutaj. Chowaj się tu. Nie sprawdzaj czaczków, co? Jezu Chryste, jaka męcząca baba stara. Ale coś trzeba po prawo zrobić, tylko co, może za tym drzewem się schować? Ciężko określić, w którą stronę moja postać będzie wychodziła. Baba Trynkiewicz, zostaw mojego małego ziomeczka. Wygląda, się szykuje. A ja tu chciałem jeszcze te listy pójść. A to już 21:30 i do końca tego Creepy Tale'a jeszcze z 15 minut zostało dobrych. A miejmy nadzieję, że to taka jedyna ciężka... no jedyny taki ciężki moment. No czemu to zrobiłaś? Ty Ruro. Aktywacja baby starej. Teraz tylko wyplatynować, ty to jesteś psychol z tym platynowaniem niektórych gierek. Jakie ty sobie wybierasz tytuły? Psychoza, prestiżo. Tędy. ...782 osiągnięcia. Nie ma ratunku, człowieku. Nie ma ratunku. Ciekawe jest to, że teraz nie mogę tutaj zapukać. W chętnej kraju jest oponerze, człowiek kultury. To się ocenia. To zawsze mniej więcej kasy. Wiadomka. Jezu Chryste, błagam. Żeby to były te szarki. No mam 50% szansy. Ona teraz musi po lewej mojej stanąć. Dobra, to jest to.
A lubię. No, zajaweczka musi być prestiżo. Zajaweczka musi być. Bo to tak to... psychoza. Dobra. Otwieraj. Chodź szybko. Tylko scenkę, całe szczęście. Tomasz Hajto ukrywał się w Bardach tyle lat, żeby odplenić ostatnią starobabę. Tak dużo czasu minęło, odkąd poznałem inną osobę w tym ponurym i opuszczonym miejscu. Jeszcze parę momentów i nigdy byśmy się nie spotkali. Witaj, jestem. Ja z tej samej chaty wyszedł. Co to kurwa jest? Chłopcze, mam niepisaną umowę z lokalnymi, żeby zachować spokój, spokojne relacje z nimi. Całe Barno jest pełne złego, bezdusznych kreatur. Jedna z nich próbowała złapać ciebie na kolację. Przepraszam. Nieważne. Czasami musisz przypomnieć tym bestiom, kto rządzi Barnem. Dlaczego wybrać takie miejsce życia? Chciałem być sam. Naturalne otoczenie działa bariera przeciw światu zewnętrznemu. Ale przez jakiś cud udało ci się dotrzeć do mojego domu. Zakładam, że nie przyszedłeś tutaj bez powodu. Chciałem poprosić o pomoc. Czarodziejka, która zmieniła się w motyla, dostała moce i opętała moją siostrę, umysł mojej siostry. Chce zniszczyć cały las. Dusze mówią, że tylko ty możesz ją zatrzymać. Nie mogłem wtedy, nie mogę tym razem. Co ta przegrana mi dała? Moja piękna córka, która mogła zrobić tyle w młodym wieku, jest motylem. To wszystko zaczęło się, kiedy była dzieckiem. Wilki przyniosły jej matkę podczas spaceru, czy tam otoczyły w lesie, a moja córka przetrwała tylko dzień przechodzącemu łowcy. To doświadczenie zmieniło ją dogłębnie. Zaczęła nienawidzieć lasu i przysięgła zniszczyć wszystkich jego mieszkańców w najbardziej bolesny sposób. Ojoj. Nie dodaliśmy już. Ona spędziła cały czas pochylona nad mrocznymi tomami, tworząc zaklęcia. Czas mijał i na moment pomyślałem, że moja mała dziewczynka zapomniała o jej beznadziejnych, przerażających planach. Ona wyszła za mąż, miała dzieci. I wtedy las znowu sobie przypomniał. Jej syn został zatrowany przez niedźwiedzia. Bestia tylko delikatnie zraniła dziecko, ale to było wystarczające, żeby obudzić zło w niej. Zauważyłem zmianę i zdałem sobie sprawę, że muszę działać. Jedyna rzecz, którą mogę zrobić, to przetransformować moją córkę w bezbronną kreaturę, na przykład w motylka. Wielbiała, kiedy była mniejsza. Wtedy musiałem zamknąć ją w magicznej klatce, która wypiłaby z niej mroczne moce i sprawiła spokój na jej zbunkraną duszę, na zawsze. Nie byłem w stanie jej tego zrobić. Twoja historia, przez to czuję się dziwnie. A czy to znaczy, że wciąż masz klatkę i możesz ocalić las? Tak, wciąż ją mam. Trzeba po prostu otworzyć ją obok niej. Magia zrobi resztę. Okej. No to super, Ansko, mam plan. Wiesz, gdzie jest teraz moja córka? Padłem na nią w jaskini. Już nic nie mów. Teraz skup się i pomyśl o tym miejscu. Czy teleportuje nas tu? Tam? O kurde. Dziadek jakiś skillowy. O, zapłakał. Dobra, zanim dokończymy, bo będziemy zaraz pewnie kończyć ten segment, jeszcze pójdziemy 30 szybka przerwa na siku, myślę. Na Lampion? No w sumie wygląda, w sumie racja. Zstąpił z nieba chyba Mohera. Na hita miejscu. Dobra, zaraz wracam, kochani. Idę tylko siknąć. I odnieść kubeczek i zaraz wracam.
Witam z powrotem, Tirista Sedesów, albo Tirista powiedzeń Adriana Nowaka, a jest taka? Jeżeli tak, to mogę. Dzisiaj bym niedługo zrobił, bo chcę jeszcze dzisiaj parę rzeczy porobić. I też nie chcę tutaj siedzieć przy streamku, nie wiadomo ile, ale... no... O kurde, znowu gram tym. Czemu ja tu schodzę znowu? Ja tutaj nie byłem już wcześniej? Mogę wyjść stąd? Nie mogę, gdzie muszę to iść? No ten dziarzy nam w sumie sporo powiedział, ale... Ale co dalej? Musimy znaleźć tą... naszą siostrę. Ale myślę, że już niedużo zostało. Ta sekwencja z babką mi dużo zajęła czasu, bardzo. Dużo. Oho! Ej, to jest nasz ojciec? My boy, you have returned. Chłopcze, wróciłeś. To super, że cała rodzina znowu jest razem. Ojcze, co się dzieje? Synu? Myśleliśmy, że nasza... że twoja biedna matka zmarła, ale myliliśmy się. Przyjęła inną formę, ale nawet w tym niesamowicie... delikatnym ciele była w stanie znaleźć nas i sprawić, żeby nasza rodzina była znowu razem. Lars, spójrz na niesamowitą koronę, którą przygotowaliśmy specjalnie dla ciebie. O, korona dla chłopca. W sumie stary też już nosi. Spędziłeś już wystarczająco czasu w brudzie, mój chłopcze. Czas, żebyś rządził. Matko, ale te wszystkie zabójstwa, to szaleństwo. Dziewczynki czyszczą las z tej zarazy. Muszę oczyścić... State on which... Muszę oczyścić fundament, na którym zbudujemy nowy, cudowny świat razem. Oj. Co za dziwna klatka, którą trzymasz? Matko, wybacz mi, ta klatka jest dla ciebie. Synu, otóż ją. Tatusiu, proszę, obudź się, nie jesteśmy zabójcami. Bracie, nie rób nic głupiego. Nie chcę stracić matki znowu. Nie wiecie, co robicie. Nasza matka... naszej matki już nie ma. Jest wybór. Ty, ale nie wiem, który co oznacza. Mogę rozbić chyba i złapać. Łapiemy ją. Mam nadzieję, że o to chodzi. Myślę, że to jest dobry ending. Ty, ale są endingi dwa. No to jest fałszywe to, że będziemy z nimi. Ojciec już dawno nie żyje. Są dwa. Ja wybrałem dobry. Jaki bad ending? Dobry wybrałem. Ten ojciec żyje? Czy on dostał potylicą w kominek, gdzie zawalił? To ja zrobiłem przerwę 3 minuty przed zakończeniem. Nice, w moim stylu. O, yes. A jakbym chciał grać dalej, to może cofnąć. Zobaczymy drugie zakończenie szybko? Bo chyba będzie bardzo blisko do tego. Teraz wchodzę tutaj i spróbuję teraz jakby... zniszczyć latarnię, żeby jej nie złapać tą latarnię, tylko po prostu rządzić w tych koronach światem. W sumie to jest taka, na papierze, bardzo kusząca wizja, ale... życie nie jest takie proste, moi drodzy. Tip. I teraz idziemy na tier makerka jednego. Znajdę coś fajnego, coś takiego dla Becky, żeby trochę pogadać sobie i zrobić pierwszy z paru pewnie segmentów tier listowych. My boy, you have a... To już widzieliśmy. What is that? Matcha. Papa, please. Brother, you don't. Mother. Matko. Will I forget who I am? Czy zapomnę, kim jestem? Don't be afraid, my nie bój się, mój synu. Nie zapomnij siebie. Pozwól, że pomogę ci stać się starszym i mądrzejszym. Ojej. Mamo, tęskniłem za tobą. Malutki, chodź do mnie. Chodź do mnie, malutki. O kurde. Matka motyl nieźle nam tutaj robiła, co? Co drugi achievementa nie ma? Jest. Dark Side się nazywa.
Oczywiście innych nie będę robił. Oba zakończenia wam pokazałem. No słuchajcie, fajne. W sensie, szczerze przyznam, że trochę gubię się w tej głównej fabule. Teraz zresztą samo było w pierwszej części, ale sobie na pewno jeszcze przejdziemy trójeczkę i tym samym zakończymy całość. Nie wiem, czy od razu przejdziemy trójeczkę, ale pewnie za ciosem pójdziemy w najbliższych dniach za tą trójeczką. Idziemy teraz jeszcze na szybkie tier listy i potem kończymy.